Dzień dobry, czwartek 25 lipca, nad Sopotem jak widać pojedyncze chmurki, ale sytuacja nad Gdańskiem wygląda już nieco gorzej, tam nieco ciemniejsze chmury, jest ciepło, jest przyjemnie, w tle od czasu do czasu słychać, słuchajcie, mewy, one niesamowicie się drą, ja wam powiem, że uwielbiam ten dźwięk, ale proponuję zrobić poranny challenge, łapka w górę, zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem. Ja, słuchajcie, idę do Marzenki, bo Marzenka tu już działa od samego rana. Co tu się, słuchajcie, dzieje? Co tu się dzieje? Po prostu jakbyście to widzieli, to aż nie uwierzycie. Marzena, słuchajcie, w akcji. Co tu się podziało? Nigdy jeszcze tego nie było. Dobra, dzień dobry w ogóle na początku. Dzień dobry, dzień. Zaczynam prasowanie, bo czasami ja już od jakiegoś czasu tego nie robię, że jak się pakujemy, ja prasuję. Potem składam to wszystko do walizek, a po przyjeździe wyciągam z walizki i znowu trzeba prasować. A że w hotelu są ładnie takie wyposażenia, no to stwierdziłam, że dzisiaj sobie wyprasuję. Bo... Także ja już poprasowane, wyłączone żelazko. Nie wiem, co się ubrać dosłownie, bo... Ale jest ciepło na dworze. Jest ciepło, ale ja już, słuchajcie, jak wstałam rano, piękne słońce. Po prostu super sprawa, nie? Jej, teraz patrzę, no sorry, że ja tak skaczę, ale po prostu zalana znowu Łódź po wczorajszej nawałnicy. U nas to, żeśmy słyszeli, że Gdynia zalana, nie? Dworzec. Ale wracam do tematu, kawa zrobiona, ja wtedy prasuję. Teraz już patrzę za okno, tutaj za Markiem jakieś chmurki. No właśnie, też to widzę. No właśnie, na Windy, nawet w telewizji, słuchajcie, pokazują. Patrzę i też to widzę. I to jest niepokojące. Ale na razie... Na razie jest nieźle. No niby nie zapowiadają. Nie ma padać u nas. No niby nie ma padać, ale słuchajcie... Niby. Różnie to bywa. Ja zawsze mam ze sobą parasol, takie dni naprawdę niepewne. Ale dzisiaj i tak planujemy odwiedzić Gdańsk. Słuchajcie, bo w Gdańsku w weekend zaczyna się jarmark, a my chcemy jeszcze tego Gdańska, pomimo tego, że już będą budki wystawione, różne tam, wiecie, te stragany, kramy i tak dalej. I Gdańsk jest zabudowany na pewno już, jeżeli chodzi o uliczki, zastawiony. No to jeszcze nie będzie tylu gości, tylu turystów, tylu zwiedzających, tylu odwiedzających jarmark, więc chcemy jeszcze przed jarmarkiem skoczyć. Popatrz, pokazują Sopot. Wow, no to u nas słońce. No mówię ci, to nad Gdańskiem jakieś takie chmury znowu. Nie widzę tego słońca tutaj, a my jesteśmy niedaleko. Dobra, także miłego dnia wam życzymy, widzimy się za chwilę. Teraz na a popatrz co za kopcu. No dobra, dużo no, widać szarości. My pogodynki dzisiaj, dobra. Ja tutaj składam się, idziemy. Niestety powiem wam, to są uroki właśnie polskich wakacji, że pogoda lubi zaskakiwać. To już mówiłem wczoraj, będę mówił dzisiaj i jutro i pojutrze. No chociażby też mi się wydaje, że w Europie też pogoda zaskakuje. Choćby z tego, tak jak mówiłem, że ludzie pojechali do Chorwacji, ale wcześniej. No i tam ich zastał deszcz, nie? Czego nigdy wcześniej nie było. A tu proszę, przed chwilą witaliśmy się, nie było tych chmur, a już taki jakiś tu... O matko, tu już nad Gdańskiem, znaczy w kierunku Gdańska powiedziałbym. To nie jest Gdańsk, jeszcze Sopot. Nieźle wygląda. Dobra, idziemy sobie na śniadanie, zobaczymy czym nas dzisiaj zaskoczą. Może będzie biała kiełbasa, tu jest taka, znaczy tu jest, zawsze była dobra biała kiełbasa, takie plasterki. Ona była podsmażona z cebulką, no wchodziła prima sort. Ale wczorajsze kiełbaski były też bardzo dobre. Szczerze powiem, ale gdyby ta biała się pojawiła, nie obraziłbym się. Także życzymy wam miłego oglądania, miłego dnia i widzimy się na śniadaniu. Tak, słuchajcie, dzisiaj przygotowałem taką sałatkę, chociaż była sałatka, tylko ja oczywiście jej nie zamierzyłem, bo już byłem tak podekscytowany zrobieniem swojej sałatki, że dobra. Także wygląda to pięknie, do tego jest, słuchajcie, sosik. No, rewelacja. Jajecznica w standardzie, tylko dzisiaj jest z cebulką. Oliweczki muszą być, kiełbaski. I słuchajcie, to na początku mnie zmyliło, bo ja mówię, jest guacamole, a panie mówi, nie, to jest pasta z brokuła. O, jeszcze nie okazji jeść pasta z brokuła. No ja też nie. Także powiesz, jak smakuje, czy jest dobra. I może spróbujesz? Nie, nie chodzi o to. Klasyki. Ja mam zawsze klasyki. Pasta jajeczna, o, jest przepyszna. Mam tej sałatki, owocki oczywiście. A bo jeszcze tu nie zauważyłem talerzyka. Widzisz, ja mam dwa talerze. Talerzyk z pastami i sałatkami. W zasadzie dzisiaj już nie było chleba z tą, ze śliwką, ale był rewelacyjny człowiek. Jak on już smakował. Zawsze jest dobry, taki lekko wilgotny, ale dzisiaj też jest fajny, ze słonecznikiem.
Także zajadamy. Zajadamy. Marzenka już tu widzę ma przygotowane nawet deserek, sałatkę owocową. Nie no, ja to słuchajcie w lesie. Ja to bawię się z tą taką sałatką swoją. Układam te plasterki okurka jak szalony. Ale myślę, że wygląda smacznie, apetycznie. Także smacznego zajadamy. Czas na kawkę, która podwójnym espresso biała będzie. A ja sobie jeszcze tu zapodam. Słuchajcie, to mnie ciekawi. Tego wczoraj nie było akurat. Dzisiaj zaszalejemy. Wczoraj jadłem to bardzo dobre ciasto. Takie wydaje się kokosowe, a jest cytrynowe. I do tego jeszcze wpadnie. A, dobra, zaszalejmy. Z czerwoną porzeczką. No wygląda pięknie, powiem szczerze. Widelczyk. O, idealne połączenie. Pierwszy raz widzę automatyczny ekspres ze wskaźnikiem ciśnienia. Coś zupełnie innego. Co prawda jest to cyfrowy wyświetlacz, no ale pokazuje, że aktualnie 6 barów. Zestaw już jest przygotowany, ale nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio croissantów nie ma. No ale są w ofercie. Ja wiem, ale ja nie biorę. Bo ja widzę, że ty wszedłeś w jakieś ładne deserki, ale to jakie jest piękne. No właśnie, tego jeszcze nie było, bardzo ładnie bo się prezentuje od góry. Tu mamy dwie warstwy. To jest coś, ale takie ptasie mleczko, o, tak ja mi się wydaje. Ja bym powiedziała, że tu są nawet raz, dwa, trzy, no licząc galaretkę, ja wiem. Ale takie ptasie mleczko, coś takiego. To chyba Michał się przejadło, nie? Dobre było? Także coś takiego cię spróbujemy, do tego kawka na pewno espresso. No, marzenki owocki, jak zwykle. Marzenka coś mi zaskakuje. Bardzo dobre. Jeszcze miałam do tego arbuzika. Pyszne. Jakbyście teraz widzieli tą konstrukcję, jak stoicie, to byście po prostu padli. Dobra, słuchajcie, ja kupuję tu ptasie mleczko, bo to mnie najbardziej frapuje. Faktycznie, pierwsza warstwa. Kojarzę takie ciastka, jak byłem dzieckiem. W desercie w Chorzowie, słuchajcie, można było kupić. A to chyba będzie... To jest takie słodkie po prostu. Taka masa budyniowa, ja bym powiedziała coś. Sernik. Sernik? Sernik, a na tym jest warstwa takiej pianki jak to. Dobra. Ale słodkie. Dużo słodsze niż to wczorajsze, bo miły powrócę. Bo to wczorajsze, tak jak wspominałem, było cytrynowe. Kokosem. A to jest serniczek. Nie jest smacznego. Ja już zjadłam owocki. A wbrew pozorom w owocach bardzo dużo cukru. No ale zdrowego cukru. Wiesz co, bez cukru i bez tłuszczu to najlepiej można serwetkę. Był taki dowód, kojarzysz? Coś takiego było. Ale zapomniałem, jak tam szło. A spróbujemy teraz tą wersję białą. Ja wam powiem, że wolę z cukrem niż jakimś erytrytolem, ksylitolem, nie wiem co w ogóle jem wtedy. A to jest sernik na zimno jakby. Czyli dwa, ale ten dużo lepszy. Ładnie wygląda. Lepszy z racji tego, że nie jest takim dłym. Także widzicie. To jest właśnie to, pozory rzecz melon. Gustu, Marek. Ładnie coś wygląda, a może być słodsze. Patrzcie, co zrobiłem. Przygotowałem balkonik. Tam jakieś muszysko siadło. Fuh, proszę, Marzenko, możesz zasiąść na pięknym foteliku. To jest odstraszacz deszczu. Od razu lepiej. O, proszę, Marzenka sobie siada. To ja razem z nią. Mareczek sobie siada. Bardzo wygodne te fotele. Podać ci kawkę? Ja to bym chciała teraz książkę. No to ale dzisiaj sobie będzie taki dzień, że myślę, że tak, pojedziemy do Gdańska, trochę tam pobędziemy, jak to zawsze. No ja bym chciała na molo dzisiaj. Wrócimy wcześniej. No. Do hotelu. I pójdziemy jeszcze na wieczorny spacerek, no, nie? I na molo. Po okolicy. No. No i to jest świetny plan. Nie wiem, czy słyszycie, bo wieje. A właśnie rozmawiałam z rodzicami, mówią u nich 28. Taka. No tam jest. Ale wiesz, to co? Zawsze tak było, nie? Że tu na zawsze na południu. Południe Europy ciepłe, piękne. Północ chłodna, zimna.
No tak. Południe Polski, wakacje. Północ Polski, chłodno. No ale ja wam powiem, ja nie narzekam. Dla mnie ta pogoda jest nie, ale zimno dobra. Nie ma, to nie można narzekać. Przyjemna, do spaceru. Już jestem za chwilę gotowa. Także idziemy. Jestem ciekawa w ogóle jak w Gdańsku. Dzisiaj mam taką chcicę, taką ochotę, wiesz, jest ten kościół, żeby sobie tam wejść na tą wieżę widokową. Ale zobaczymy. Ale który ten główny, ta katedra? Tak. Aha. Także pięknie tam widać, tam jest panorama gdańska taka, że aż zapiera dech. No jak na dłoni, nie? Ale zobaczymy jak nam się uda, zobaczymy co tam będzie na nas czekać. Także wow, ale przyjemnie się siedzi, no. Także Marzenka już tu przygotowuje plany co do dzisiejszego dnia. Tylko ona to robi, wiecie, z ukrycia. Muszę popracować nad swoją fryzurą. Ale plany są do konsultacji, także spoko. No, zawsze jest konsultacja, słuchajcie. Konsultacja polega na tym, że Marzenka zapodaje pomysł i potem czeka na reakcję. Kątem oka zerka. Jak się komuś nie podoba, to już jest niemiła atmosfera. Nie, ja tam nie jestem taka. Ja lubię jak wszyscy... Są zadowoleni? Nie. No. Jak wszyscy po prostu chcą czegoś, nie? Znaczy, chcą ja nie czegoś. Lubię zmuszać. No. Słuchajcie, to nie jest nasz ostatni dzień. Jak nie dzisiaj pójdziemy na wieżę, to pójdziemy pojutrze, bo i tak dalej. Także na spokojnie. Ale ja, słuchajcie, chciałem nawiązać do zupełnie innego odjechanego tematu. Ponieważ wczoraj tam komentarze czytałem jeszcze pod wczorajszym daily vlogiem i jedna osoba napisała, mam nadzieję, że tu słychać, bo tu wiatr jest. Dlaczego wy nie podajecie nazw hoteli, w których jesteście, czy nie chcecie ich reklamować, czy coś? Słuchajcie, to co my podajemy, to jest wszystko. Tylko jedna zasada. Proszę nie przewijać filmów, bo jak wy to przewijacie, no to potem jesteście w czapie. Nie wiecie właściwie o co chodzi. Tak jak jeden pan też mi wczoraj na Instagramie pisze, po co wy robicie ludzi za idiotów, pisząc, gadając ile zarobiliście na YouTubie, jak to wychodzi średnio tak na dzień około 3 zł. A ja mu napisałem, szanowny panie, a czy pan oglądał cały materiał i pan wie o czym nam w ogóle mówiliśmy? No mówi, no nie, no to w czym problem? Nie przewijamy, bo niektórzy tak, czytają tytuł, znajdą odpowiedź, ale nie wiedzą, co było przed i po powiedziane. Także to trzeba niestety oglądać całe, nie wolno przewijać. A co do hoteli, słuchajcie, tak jak my wam podajemy informacje na temat hotelu, w którym się znajdujemy, to ja myślę, że mało jest takich kanałów, chyba że są typowo takie, co testują hotele. Ale u nas widzicie przez cały nasz pobyt, jak jest w tym hotelu, co dają na śniadanie, jak ten hotel wygląda, jaka jest sytuacja, jeżeli wiecie, chodzi o obsługę klienta. Wy to macie jak na dłoni, jak jest źle, to jest źle. Jak Marek coś zauważy, od razu interweniuje, też wam o tym mówimy. Tu nie ma czegoś takiego, jak nam światło poszło, pamiętasz? Jak się klima zepsuje, to od razu wiecie, że się zepsuła. Także... Tu jest wszystko, tylko nie wolno przewijać, bo jak ktoś zacznie przewijać, to nic nie będzie z tego wiedział. Ale też dowiadujecie się o drugiej stronie, czyli tak. Jakby reakcji hotelu na jakiś, czy pojawi się problem, czy nie i tak dalej. Także wszystko, wszystko jest tylko właśnie, tak jak Marek mówi, niektórzy błędnie robią, bo przewijają, gdzieś tam trafią, coś usłyszą, potem no tak. Z tego wniosek, kontekst w ogóle nie zgadza się z tym, co tam, wiecie, sobie w głowie wyrobicie, także no faktycznie to potem wychodzą jakieś takie nieporozumienia, nieścisłości, ale myślę, że to już jest wyjaśnione. Ja wam powiem, że ja mam twórców, których też oglądam i ja nie przewijam. Marzenka to jest osoba, która też przewija, a ja nie, oddechy do dechy, bo wtedy wiem o co chodzi. A jak zaczyna się przewijać, to już nie ale wiadomo, wiecie, jak problem. Przewinę czasami, ja czasami przewinę i osoba dana mówi o czymś jakby w kontynuacji już jakiejś, a ja muszę cofnąć się. No mówię, kurczę, co ona tak fajnie i muszę się wrócić. No tak, wrócić. Też bywa, no. Także nie warto przewijać, niech sobie gada, niech sobie leci. No a przynajmniej wiemy o co chodzi, nie? A co do naszego hotelu, słuchaj tu, bo też jedna osoba pisała, skoro wy tak kochacie Gdynię, to czemu nie jedziecie do hotelu do Gdyni? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo tam nie ma tego hotelu, do którego my tu jeździmy już od, no nie wiem, iluś tam lat dobrych. 5-6 lat. Słuchajcie, to jest stała nasza miejscówka. Lepszej, nie wiem, może idzie znaleźć, ale ja jakoś nie potrafię znaleźć, to raz, dwa. Obawiałbym się, bo dobrze wiem jak jest z hotelami. Niekiedy bywają różne sytuacje zaskakujące, człowiek się potem męczy, denerwuje, po prostu ciągła jest jakaś tam walka z obsługą tego hotelu. Tu jesteśmy, słuchajcie, jak w domu. Ja się czuję dokładnie tak samo jak w domu. Ja przyjeżdżam, ja wiem jak to będzie wyglądało, co i jak. Tu mnie nic nie zaskoczy, a nawet jak mnie zaskoczy, to wiem, że obsługa jest taka w tym hotelu,
że to będzie od razu zrobione, naprawione, dołożone albo coś. Jest wszystko, jak się to mówi, prima sortie, kalafom. Więc po co, słuchajcie, szukać, jak się to mówi, miodu, no, wiadomo gdzie. Tu jest pięknie, tu jest cudownie. Lokalizacja, słuchajcie, jest świetna, to mało powiedziane. Idziemy kawałeczek, tu ulicą dochodzimy do kolejki. A jak jesteśmy już, słuchajcie, przy PKP, to właściwie możemy dojechać do dowolnego miasta, w którym mieście. Czy do Gdańska, czy do Gdyni, to jest chwila, moment. Dwa. Jak chcemy sobie iść na molo, idziemy ciągle prosto mąciakiem, jesteśmy na molo. Jak chcemy iść do Opery Leśnej, idziemy w przeciwnym kierunku, jesteśmy w Operze Leśnej. Słuchajcie, po co ja mam szukać innego hotelu? Bo co? Bo lubię jakieś miasto? Lubię, uwielbiam Gdynię, powiem wam. Ja się tam czuję najlepiej. Ja bym mógł spędzić pół wakacji w Gdyni. No ale to nie znaczy, że tam jest hotel, który mnie jakoś zadowoli. Ten mnie zadowala w 100%, to mało powiedziane. No, także my się, słuchajcie, tak zbieramy, ogarniamy, idziemy i zabieramy was do Gdańska. Wszyscy przygotowani do wyjścia. Ja, proszę bardzo, polóweczka. Dzisiaj tak odświętnie bym powiedział. Marzenka tu zdziwiona, ale jak Marzenka pięknie wygląda. Proszę bardzo, jaka ładna suknia. Wygodniej jest wtedy. No, tak jest, wszystko przewiewa. Tak. Tak, sukienka jest wygodna dla mnie, aczkolwiek nie zawsze, nie? Wiecie, czasami warto mieć spodnie, bo gdzieś tam, ale... Jak jest chyba bardzo ciepło, to nie jest wygodna. Czemu? Właśnie bardzo wygodna, jej, tu wiecie, wszystko... No, także, a Marek taką jakąś rekinową ma tą... Rekinowe, różowe i w ogóle, no. I brzuchate nawet. Także, si, morsko pasuje ci. No w końcu, jak Gdańsk, no to wiadomo, że Gdańsk się kojarzy z morzem. No nie tylko Gdańsk, a co pod... Nie, no też, ale dobra, niech będzie jak jest, my już idziemy. Także teraz pierwszy przystanek, kolejka SKM, jedziemy do Gdańska, bilecik już przygotowany w kieszonce, żeby się, wiecie, tam nie rozwodzić. Tak, wszystko zabrałem, wszystko idziemy, a potem ciąg dalszy. Michasia mi tu mówi, że jakieś kropelki są. Serio? Nie, teraz nie pada nic. Mama już uciekła. Gdzieś tam w oddali. Mówiłam, że tam będzie padać. Mewy się drą. No to jakaś pojedyncza, Michasia, chmurka, nie ma co narzekać. Ale jak Michasia dzisiaj też pięknie wygląda, normalnie cudownie. Także jest dobrze, coś tam pokropiło. Albo wiesz co, a nie podlewali tam czasami tego, jakieś zraszacze, bo tu jest sucho wszędzie. No, także nie ma źle. Jakaś jedna chmurka, drące się mewy, więc jest wszystko jak trzeba. Także idziemy. A słuchajcie, dzisiaj nie byliśmy po owoce, ponieważ nam zostały jeszcze owoce z dnia wczorajszego, więc nie ma sensu tego kupować w takich ilościach, wiecie, zaswarzających. To co jest, jest już super. Bardzo dobre boróweczki wczoraj były. Na wieczór wpadły jeszcze. I na dzisiaj też wpadną jak najbardziej. Która to już jest? Po 12. Dotarliśmy na dworzec w Sopocie. No i słuchajcie, teraz dopiero widziałem ten ogrom turystów, który tu jest. Matko, ile ludzi. Akurat przyjechały dwie kolejki. Jedna w kierunku Gdańska, druga do Gdyni. Jak wszyscy wysiedli w Sopocie... A to nie nasz. To powiem wam, dziki tłum, rzeka ludzi. Dawno tego tu nie było, nie? Wiesz, sezon wakacyjny, także ludzie się przemieszczają, a powiem wam, że SKMK to jest bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o takie połączenie między, no, Trójmieście tutaj, Gdańsk, Gdynia, Sopot, wsiadacie i naprawdę, zresztą z SKMK korzystają mieszkańcy, bo po prostu nie stoją w korkach do pracy, z pracy, jak jadą gdzieś. To jest lepsze rozwiązanie niż słuchajcie, autobusy i tramwaje nawet. No tak, bo... Bo szybciej w ogóle, nie? Tutaj wiecie, tych korków nie macie. A wcale nie jest to taki drogi szpil, bo jeżeli chodzi na przykład o... No znaczy zależy, nie? Bo są bilety jakieś tam 20-dniowe i tak dalej. My mamy te jednorazówki. 7,60 na przykład z Sopotu do Śródmieścia, Gdańsk-Śródmieście. Także... My zawsze tutaj korzystamy. Jak przyjeżdżamy po prostu. Od lat. Jak przyjeżdżamy do Sopotu, samochód staje mniej więcej na 2 tygodnie. Ma wakacje. I my po prostu przemieszczamy się SKM-ką. I to jest dla nas rewelacyjne. No tak, pierwszy środek transportu, no, to dwójka, czyli nogi. Dwójka, a drugi to SKM-ka. I zawsze super, niezawodne. I bardzo często jeździ. Słuchajcie, teraz odjechała. 10 minut. I, nawet nie, za 3 minuty Gdańsk w Śródmieście, a przed chwilą dopiero odjechała. Także one są dosyć często. Wiadomo, że w weekendy to troszeczkę inaczej wygląda, jeżeli chodzi wieczorem o rozkład inaczej. Jazdy. I te wieczorne godziny, tak chyba po 22, czy 20 nawet. Tak, wczoraj jak wracaliśmy, to już co pół godziny jeździ. Ale w ciągu tygodnia i w takich godzinach, słuchajcie, szczytowych to bardzo często. Także polecamy.
fajnie rozwiązane jest to, że macie pełną informację o której godzinie, za ile minut, no to jest też super. Kiedyś tego nie było, mam wrażenie, w tym roku się pojawiło. Znaczy było zawsze o której godzinie, ale nie było za ile minut, także to są chyba jakiś nowy system, nowe wyświetlacze. Tu mamy perony, które jadą pociągi dalekobieżne, a to jest peron, gdzie jeździ SKMK. Tego, słuchajcie, jeszcze nie było, i zróbmy, wykorzystajmy ten moment. Jedziemy pierwszy raz z Wami SKMK w tym sezonie chyba w ogóle i zróbmy challenge łapka w górę. No i co? Zaraz będzie. Jest, i zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem. Będzie tak czy inaczej, a baloniki są dla Was. Nie wiem, czy w ogóle słychać, bo tu są drzwi, więc jest jak jest, ale myślę, że coś ciekawego, coś innego. Ale są wody, już fajnie się idzie. Nie ma dużo ludzi, nie ma ogłoszenia takiego, jest dużo miejsc siedzących nawet dzisiaj. Niedługo będziemy w Gdańsku? No, to tak kawałek, bo wiecie, z Sopotu do Gdańska trochę się jedzie. Może z oliwa, bo tu oliwy też musimy zajrzeć. Tu jest kilka fajnych miejsc do odwiedzenia. Między innymi ogród. O i łapka w górę. Jesteśmy już w Gdańsku, ale powiem Wam, że nie widać takich tłumów, nie? Trochę ludzi jest, ale nie żeby aż tak bardzo. No, może tam bardziej, wiesz, w centrum. Przy Neptunie. Ale tu nawet na dworcu nie było takich tłumów jak w Sopocie. Może też ta godzina. No. Także. Także teraz, słuchajcie, idziemy na Starówkę. Stałe miejsca odwiedzić. Zobaczymy, co jak się pozmieniało. Mam nadzieję, że padać nie będzie. Chociaż chmury, jak widać, za nami. Łowiankę kiedyś musimy podejść. No i nie tylko Łowianka. Trochę tu jest takich punktów, słuchajcie, które lubimy zwiedzać, bo się bardzo zmieniają, nie? Bardzo. Także idziemy. Tu już ruch pozamykany na głównych ulicach, bo jest chyba wszystko przygotowane do jarmarku. Tak jak Marzenka wspominała, brama już stoi. Nie wiem, czy coś się jeszcze w niej zmieni, czy nie. Ale z tej bramy, z tego co kojarzę, robią też taką bramę na kalendarz adwentowy, na jarmark świąteczny. Także idziemy. Trawa naturalna. O, to jest nowość. Trawa ładnie rozłożona, co prawda z rolki. A tu, słuchajcie, stanie, tu już jest. Taka no, specyficzna instalacja, fontanna, do której się wsypuje bursztyn ze żwirem i można sobie potem wyłowić bursztynek. Mają, frajdę, bo tu jest właśnie szukanie bursztynu. No, także kto znajdzie więcej. Także jak się uda, to Wam nagram, a tam na górze już widać bursztyn. Jakaś imitacja, ale jest. Oczywiście, jak widzieliście, stragany już wszystko stoi, bo pojutrze, czyli w sobotę, jarmarcz startuje pełną parą. Myślę, że my tu przyjedziemy w przyszłym tygodniu na jarmark. Tak poniedziałek, piątek to będzie idealne, nawet nie poniedziałek, czwartek będzie idealne rozwiązanie. Wtedy może być najmniej ludzi, bo wiadomo, że w dniu rozpoczęcia to, powiem Wam, będą na pewno tłumy. Także nie ma sensu nawet się tam... Tutaj jest cała parada, tutaj ludzie przychodzą, głównie... No jest takie oficjalne otwarcie. Tak, oficjalne otwarcie, parada, jest mnóstwo turystów, mnóstwo przebranych ludzi do epoki, stroje, z różnicy. Ja to kiedyś widziałam, wiecie, w internetach, nigdy nie byłam na żywo, ale... Ale raz byliśmy. Gdańskie brukowce. Mieliśmy okazję kiedyś je kupić. To jakby taka kostka, nie? Piernikowa, no, nasza. Pierniki wypiekane były z tardownej receptury Dominikanów. No. Mieliśmy tę okazję kiedyś zjadać. Do domu bardzo nawet zabraliśmy. Przywieźliśmy do domku. To jak u nas są te odpusty. No, takie, taka to kostka jest. U nas jest też taka kostka piernikowa. No, to nie jest to samo, dobrze. No, każdy ma swoją. Wracam honor, tak? Bo to jest według receptury Dominikanów. Także. Tak, taka twarz. Ładna. Bardzo mi się te kubeczki podobają i nie kupiłem ostatecznie w tamtym roku. No nie.
Ale tu nie tylko takie, tu jakaś jest, nie wiem, świnka czy nie świnka. Taka ceramika zupełnie inna. O, ten kubaczek na przykład. No pięknie wygląda, coś zupełnie innego. Także słuchajcie, coś chyba wpadnie w tym roku. No taka główka też jest ładna, świece zapachowe. Tu też jest ładna ceramika. No też ładne, coś innego. Takie inne klimaty. No to chyba... Wybór jest duży. Coś musi przyjechać. Marek, chyba. Ja widzę, że on dostaje tutaj. Bierze go, nie? No ładne rzeczy. O, słuchajcie, takie kubeczki metalowe, to pamiętam za czasów dzieciństwa, z tego się piło mleko w szkole. Tylko nie były takie ładne, nie? Tu mam taką wersję świąteczną. Tu jeszcze tego typu. No ładne, bardzo ładne. Ale w ogóle wpadliśmy do tego sklepu, żeby kupić jakiś magnesik. A tu kubeczki wchodzą, jak widzicie, na pierwszy plan. Bo tylko to jest mnóstwo i Marzenka się coś tu ma. Zobacz, jaki masz nietypowy, z takim uchwytem. No to i ryba chyba, nie? Nie wiem. Skrzydła. Ogon ryby? Skrzydła. Myślałem, że to ryba. No, bardzo fajny sklep. Także idziemy teraz szukać magnesików jeszcze. Ta filiżanka też mnie urzekła. Zupełnie coś innego. I chyba to wezmę, powiem wam. Jeszcze jest taka wersja. Te głowy nie za bardzo. Aha, było coś, no. Było coś takiego. Tu też jest coś takiego. Na espresso. No i tu jeszcze bardzo ciekawe magnesiki. W formie takich kafelek jakby zrobione. Które? Ten? No, bardzo ładny. Także coś trzeba byłoby wybrać z Gdańskiem związane. Tu też są ciekawe magnesiki. No to takie klasyczne już, nie? Kamienice. I kamienice. To jest chyba na T-Light, tak mi się wydaje. Ale popatrzcie, co tu jest. Miedź uszatek. Przyjechał z nami z Łodzi i znaleźliśmy go tutaj. No i cóż, weszliśmy po magnesik i wychodzimy z magnesikiem, ale dodatkowo, słuchajcie, dwie filiżanki. Jest główka różowa, taka mniejsza filiżaneczka. No i jest też ta biała, którą widzieliście, taka pomarszczona na tych trzech takich nóżkach, czy jak tam zwał. Jak będziemy potem w hotelu, to wam to pokażę dzisiaj albo jutro. Idziemy dalej. I tu tak, słuchajcie, można od sklepiku do sklepiku. Tu są takie niektóre fajne rzeczy, a już jak się jarmark otworzy, to ja nie powiem, bo są stoiska, gdzie ma, może wiecie, typowa chińszczyzna. Ale są też takie typowo handmade'owe, nie? Tu jest taka uliczka, gdzie kupiliśmy na przykład mewę, srewę i takie rzeczy. Tu można ocaleć. Tak, i wtedy z Markiem bardzo niebezpiecznie jest w te rejony, bo on po prostu... Dostaje oczopląsu. Tak. Głowa mu lata. On staje przy każdym i wszystkim się zachwyca, nie? Także... No z tamtych magnesików też bym jakiś wybrał, powiem ci. Dobrze. Będzie czas. Powiem wam, szok. Nie, no Marek mówi, loty gruzińskie, dawaj. Ale jakie? Dobra, wychodzimy, bo już kolejka. Idziemy. Super. Słuchajcie, idę i czytam wystawę, nie? Czytam, czytam i nagle takie hasło. Tradycyjne lody gruzińskie. Ale wiesz, że one mi zalatują drożdżami? Nie, bo pani mówi, jakiego pan chce z winem? To z winem będzie. Słuchajcie, to są lody gruzińskie z winem. Pierwszy raz takiego loda jem. Na żywo, no. Troszeczkę jak normalnie drożdżowe. Czuć wino. 3,5%, więc nie jest źle, to nie jest jakieś mocne. Ale będzie wesoło takiego... w tym Gdańsku dzisiaj. Nie, ale one tak jakby lekko sorbetowe są. Tak, delikatnie tak. Ale bardzo dobre, coś ciekawego, coś innego. Michalinka mi tu patrzy. Michalinka Lodańcia, była jeszcze wersja czekoladowa bez alkoholu. Nie byłyśmy była tam... czekoladowa, tylko śmietanka. Tylko śmietanka była? A ja tam widziałem czekoladę. Ja nie widziałam. A ja widziałem. No i to z winem, mówię, ja postawię na loda z winem, bo nikt takiego nie jadłem. No i ciekawy w smaku, bardzo dobre. No, naprawdę. Ale nie dla dzieci, żeby nie było. Ale Marzenka może, bo już skończyła. Ja już spróbowałam, dziękuję. 18 lat, słuchajcie, skończyła wczoraj. Bardzo dobra. Dobre, ale później. Jakby ktoś był jeszcze ciekawy, bo zapomniałem to powiedzieć, słuchajcie, ten lodzik widzieliście na początku, już jutro ujedzony. 15 zł. Nie wiem, czy to ta cena wynika z tego, że to jest coś innego, że z winem, czy że gruzińskie, nie mam pojęcia. No ale 15 zł, mówię, spróbuję. Ale jak następnym razem przyjdę, do Gdańska przyjdziemy, to ja spróbuję tą wersję mieszaną.
czyli z winem i ze śmietanką. Może być ciekawszy smak, bo to takie za bardzo sorbetowe jak dla mnie, a ja nie jestem sorbetowy, więc no, ale okej. Okay. Kolejne lody, które są tylko w Gdańsku. Lody Soprano. Powiem wam, tych lodów nigdzie nie kupicie. Niby zwykłe świderki, ale one nie są takie zwykłe, jakby się wydawało. Kiedyś było więcej punktów, nawet w Sopocie kiedyś był punkt z lodami Soprano. Potem to wszystko zlikwidowało się i został jedyny tutaj na być w Gdańsku. Nie zjeść Soprano, to jak wiecie. Marzenka jak zwykle nie chciała. Ja kosztuję. Tak, od Michasi. Ale ja bym wolała mieszanego, bo to jest... Tak. Dosyć, ta czekolada jest taka bardzo czekoladowa. Ciężko. Ja wam powiem, tu jeszcze, znaczy są mieszane, tylko akurat nie było, bo się mrożą, waniliowe. I powiem wam, że tu jest jedyny punkt z lodami Soprano. Jeszcze gdzieś w Ustce panie mówiły, ale faktycznie, no, rzadko spotkać Soprano. Tamtego roku podobno jeszcze było w Warszawie. Nigdy nie miałem okazji jeść w Warszawie, zawsze tutaj w Trójmieście. Także bardzo dobry lodzik. Słuchajcie, dzisiaj nadrabiam wszystkie zaległości, jeżeli chodzi o lody. Bo to... pierwszy lod nadmówiam. A tu jest jeszcze jeden, słuchajcie, jeszcze jedna lodziarnia, którą musi lodzić. Miś. Jaka? Miś. A, do Miś. W ogóle śpiewają, słuchajcie, w tej lodziarni. To jest dopiero taki wierszyk. Nie, wierszyk no. Mówią. Powiem wam, fantastyczne miejsca, bo można dobre lody zjeść. Miejsce, na którym aktualnie jesteśmy, wyspa Spichrzów, powiem wam, że się tak zmieniła na przestrzeni lat, nie do poznania. Raz, że jeszcze ileś lat temu niemalżenko ona w ogóle nie była dostępna dla turystów, nie dało się tu wejść. Ale bo dlatego, że tu były ruiny tak naprawdę, to była jedna wielka ruina. Fakt, ta marina jeszcze działała, ale też nie w takim stopniu jak teraz. Natomiast po tych kilku latach, ładnych, dobrych latach, tutaj po prostu jest teraz zupełnie inny świat. Z tamtej strony już wybudowane nowe hotele, kamienice, apartamenty, restauracje, bary, puby. No i z tej strony, od tej mariny też. Także... Ona ożyła, ta wyspa. No, naprawdę. I cały czas coś się tu dzieje. Znowu jest jakaś budowa, ale nie wiem, czego ona dotyczy. Natomiast jest zmiana znowu duża i w przeciągu roku, my to obserwujemy z roku na rok, ale w ostatnim roku znowu dużo, nie? Tak, i tu można powiedzieć, że stare jest połączone z nowym, bo stare nie zostało, że tak powiem, do zera wyeliminowane, tylko zostało połączone i proszę bardzo, te stare kamienice, które... Kamienice, to nie były, to były spichrze, nie? Ale też spichlerze to były.
proszę, zostały połączone z nowym, także wygląda to niesamowicie. A my idziemy dalej. Kolejne miejsce z magnesikami, no to są niesamowite. Takie to uwielbiam, powiem wam szczerze, zupełnie coś innego. Ale to są takie klasyczne. Natomiast te ceramiczne, albo tutaj kamienice, one wyglądają błędnie. Ta jest taka ładna, charakterystyczna, ta jest piękna kamienica. Tam za mną, słuchajcie, budują takiego... Nie wiem jak to na to nie jest, roller coaster. Wirujące beczki. Tak, wirujące beczki, słuchajcie, będzie można sobie na takim czymś pojeździć. No może się wybierzemy na to z Michasią. Marzenka mówi, że nie za bardzo. Nie? Nie chcę, żeby ją wirowało. No i tu się, słuchajcie, buduje cała strefa, ale taka bardziej gastro to jest. Także coś takiego powstaje. No i może być bardzo ciekawie, szczerze powiem. Ale to dopiero ma ruszy wszystko w sobotę. Tak jak oficjalnie się rozpocznie jarmark. Scena zawsze była też, no, tak, scena też, no. Tu koncerty, pamiętasz, tu kiedyś był koncert. I oglądaliśmy go z drugiej strony Motławy. A my, słuchajcie, teraz przejdziemy... I mój jest ten kawałek podłogi. Niech to śpiewa. W każdym razie teraz, słuchajcie, przejdziemy kładką na drugą stronę i pójdziemy w kierunku stoczni. A stamtąd odbijemy na... Ale to potem przejdziemy. Jak się nazywa? Montownia? Do montowni. Tak, do montowni na jakiś obiadek, coś tam wszamiemy. Bardzo fajne miejsce. No spokojnie, poczekamy. Bramki się zamkły, pójdzie w górę, no i trzeba będzie poczekać chyba. Co pół godziny? Ohoho. No to przez pół godzinki sobie tu. Nie, tak. Pół 25 minut otwarte dla jednych i 25 dla drugich. Przyszedł czas na kawkę w dobrowym towarzystwie, w pięknym miejscu, z ładnym miejscem, zielono, tutaj mam, widzimy drugą stronę Motławy. Kawka dobra? Bardzo dobra, czarna, mocna, bo jakoś mnie przymula ostatnio przez pół godziny. Może ciśnienie. Ale to nie wszystko, jeszcze czekamy na szarlotkę. Będzie szarlotka pokoju, czyli machnią. Ale ja ci powiem, że my na tym wyjeździe w ogóle teraz te wakacje jemy takie desery zazwyczaj na trzech. Jakoś tak nie wchodzą pojedynczo, nie? No nie, no bo to zazwyczaj bierzemy, jak już jesteśmy po obiedzie, jeszcze jakiś deser gdzieś nam wpadnie w oko i wtedy, nie? A dzisiaj przed obiadem. A dzisiaj przed obiadem i nawet słyszałam taką teorię, że lepiej przed obiadem zjeść coś słodkiego, bo wtedy to się fajniej trawi. Jak przykryjecie to słodkie konkretem jakimś, nie? No. Ale masz ładny kadr. Tyle teoria, tak? Taki zielony, trochę zielony. Gdańska widać. Także siedzimy, czekamy na deserek nawet. I te mewy drące się. A to nie są mewy, ale chyba, rybitwy. W Gdańsku tego tak nie słychać, co w Gdyni. Tam bardziej. Tam jest, właśnie to bardziej słyszalne jest. Te ptaki, te mewy, rybitwy? Nie. Ktoś się chciał załapać. Nie. Dobra, to kawka flat white. Deserek za chwilę przyjdzie. Przyszedł deserek, szarlotka, no podana, powiem wam, bardzo pięknie. Bardzo oryginalnie. Ale widać, że to jest taka wersja zupełnie inna. Spodziewałem się czegoś innego. To jest taka tartaletka jabłkowa, ja bym powiedziała. Są lody. Ale co tutaj jeszcze jest? Słuchajcie, zależy jak na to spojrzymy. Jak tak spojrzymy, widzimy okulary. Jak tak spojrzymy, widzimy klucz wiolinowy. No bo co, w sumie tu jesteśmy przy Filharmonii, siedzimy. To jest chyba restauracja Filharmonia. No tak, także miejsce zobowiązuje, dekoracja jest odpowiednia. No to co? No to próbujesz. Każdy ma swój. Widelczyk i widelcą. Każdy jest swoje. Mówisz? No oczywiście. Można już tym tutaj? Oczywiście. Uuu, mięciutko. Ale ciekawe, czy to są takie jabłka w cieście, czy takie więcej jabłek zapieczonych? Tylko ja wam powiem szczerze, ja wolę takie desery bez lodów.
Ja wolę tylko no tak, ten poczuć smak tego jabłecznik, deseru, nie? Czy tam szarlotkę. Zależy jakie lody jeszcze są. I bez lodów byłoby to o wiele lepsze, przynajmniej dla mnie. Natomiast sama szarlotka jest dobra. Kruche ciasto, fajna jabłuszka. Smażone. Dobra. To jest smacznego. Pobudzeni kawką, dosłodzeni deserkiem, kładką przechodzimy na drugą stronę Motławy. Ludzi trochę jest, Marzenka tu mi towarzyszy po jednej, Michasia po drugiej stronie. Tak, jest sporo turystów, słuchajcie. Ale widzę, że coś się kawa budziła. Tak. Humor ci wrócił. Ja mam zawsze humor, Marku. No ale to jest tobą. Masz energię. Jak masz teraz, po, wiesz, docukrzony jesteś, to dopiero masz humorek. No, ale... Chwila, moment i jesteśmy na drugiej stronie Motławy. Powiem wam, że kiedyś nie było takiej atrakcji, nie było takiej możliwości. Trzeba było to obchodzić i starym mostem, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, ale przechodziliśmy nim, tam były też przebitki nagrywane, trzeba było przechodzić. I to była jedyna opcja. Teraz w sumie są dwie takie kładki zbudowane. Ta była pierwsza i druga tam jest jeszcze dalej na wysokości żurawia. Tak, będę uważała. Kładka idzie w górę. Znowu coś, słuchajcie, kropi. Ja tylko tak w krótkim wejściu, po raz kolejny na tych wakacjach, właśnie mam odsłonę nowoczesnego Marka. W jakim znaczeniu? Ano w takim znaczeniu, że Marek płaci telefonem. Słuchajcie, ja jeszcze nie jestem tak. No zresztą to ostatnio było kiedyś tam we vlogu rozkminiane, czy ktoś jest Team Marzena, czy Marek. Ja jestem taka mniej nowoczesna i bardziej boję się tej nowoczesności, powiem szczerze. Ale ja ci wejdę w słowo tylko. Słuchajcie, ja się do tego przekonywałem kupę lat. Sorry, to co słyszycie, to kładka się podnosi. Nie byłem przekonany do tego. Ale ja wam jeszcze coś powiem. Marek jest zachwycony. Płacę telefonem i jeszcze do tego, nie, no wygodnie słuchajcie, ma od razu podgląd w dzienne wydatki. Ile już dzisiaj wydał, na co i tak dalej. Także podchodzi tylko pani z terminalem, Marek przykłada telefon, pik, 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 poszło. Także to kolejna nowość, która tu na wakacjach się tak właściwie odsłoniła. I Marek jest niezadowolony, właśnie bardzo korzysta i jest to dla niego bardzo... Zadowolony? Bardzo jest zadowolony i jest to dla niego bardzo praktyczne. Nie trzeba w portfelu grzebać, słuchajcie. I jak on stwierdził, wyciąga tylko telefon, bo tak musiał plecak zdejmować, portfel, wyciągać z portfela kartę, a tak pik, telefon ma zawsze pod ręką, bo my nagrywamy telefonem. Ale ja mam telefonem. Teraz pewną informację dla wszystkich tych, którzy myślą, że ten, a co będzie, jak ci telefon ukradną. Otóż to jest karta tak zwana przedpłaceniowa, więc dużo tam nie ukradną. Aaaa. No jest, wiecie, także dostęp pełny. A ty Marek już tam ukradł. Nie no, ale może się albo zgubisz, wiecie, albo coś. No, no na życie, wakacjach nie? Różne są, że tak powiem, sytuacje, wiecie. Sytuacje wakacyjne lubią wykorzystywać tak zwani kieszonkowcy. I to też kiedyś było głośno o tym i właściwie to na każdym kroku trzeba, no niestety, się pilnować. No, a my jesteśmy Motława. My, uwaga, gdzie wy jesteście tu? Idziemy, spacerujemy, idziemy w stronę stoczni, właśnie przestało kropić, ale słuchajcie, powiem wam, że to jest właśnie kolejny przykład, Motława. Jak tutaj Gdańsk się pozmieniał na przestrzeni kilku lat dla nas, no to po prostu jest tempo... No kilkunastu bym powiedział. No kilkunastu, ale tempo ekspresowe w ciągu tych kilku lat to jest po prostu nie do poznania. Słuchajcie, ja wam powiem, po ślubie, jak byliśmy tu z Marzenką pierwszy raz, to mniej więcej już na tej wysokości były takie chaszcze, kojarzysz? Myśmy tam dalej nie szli. Tak, tak, bo tam już się nie dało przejść, słuchajcie. Piękne nadbrzeże. A teraz? No, ktoś tu zagląda. Dobra, idziemy, spacerek, nie pada. No pogoda jest jaka jest, jedna pani napisała, ale brzydka pogoda. No, słuchajcie, no nie da się ukryć, że nie ma tutaj rewelacji, ale na spacerowanie pychotka, że tak powiem. A jak pada, no to cóż, parasol albo gdzieś się trzeba schronić. No i idziemy dalej.
ten sposób dotarliśmy do montowni. Miejsce niesamowite. Tu kiedyś była stocznia. Tak. Część stoczni, tu była no, montownia, no tu statki montowano. Tak, tu była montownia, jesteśmy na ulicy Doki. Także no tutaj w ogóle znowu taka przemiana, powstają apartamentowce. Tak. No i teraz idziemy zjeść do montowni, a tam macie wybór kuchni przeróżnych. Zresztą Marek wam pokaże. Chodzicie sobie i wybieracie, co chcecie zjeść, tam zamawiacie. Oczywiście. Płacicie, nie? Ale chodzi o to, że tu jest różnorodność, można zjeść. Bo to nie jest jedna restauracja, tylko to jest takie no, jedzenie tak, uliczne, tak. Można powiedzieć. Uliczne, to nie jest restauracja. Dacie wtedy sobie gdziekolwiek, gdzie jest miejsce i smacznie zjadacie. No, także w tamtym roku odkryliśmy to miejsce i tutaj wracamy. Bo to się nazywa jako food holownia, a jest w montowni, tak to jest, nie? Budynek piękny, także wchodzimy, zamawiamy. Ja już słuchajcie, mam pewnych faworytów i to będzie raczej kuchnia azjatycka, bo to będzie albo ramen, to będą albo pieruszki dim sum, które są rewelacyjne, albo tyle. Tu jest coś taki, to jest od razu pierwsze miejsce jak po wejściu i sprawdzone przede wszystkim, ale wyśle to ostatnio to jakieś greckie, nie? Coś tam było. Tak, myśmy jadli greckiego, nie? A indyjska, no. Ja już tu widzę, wam pokażę te rameny, jakie są. Tak, dziewczyny mówią, chodźcie, idzie zobaczyć, co tu jest. Tu mamy rameny, raz, dwa, sześć. Pierożki dim sum, też jedliśmy, bardzo dobre. To my teraz z Michaliką idziemy zamówić jedzenie. Wchodzimy, słuchajcie, w ramen. Będzie ramen, będą pierożki dim sum. Marzenka zajęła stoliczek, chociaż powiem wam, dzisiaj nie jest źle, bo jest przestrzeń, jest trochę stolików wolnych. Ale jak byliśmy w ubiegłym roku, powiem wam, no znaleźć miejsce to było, graniczyło z cudem. Długo trzeba było czekać, ale się udało. Także idziemy, zamówimy. Jest i ramen, ale powiem wam nazwy, już nie pamiętam, zapomniałem. Nie no, ja mam jakieś miso z boczkiem, jajeczko. To jest chyba bambus, nie wiem do końca. No właśnie, wziąłbym ten sam co i ty, ale stwierdziłem, że skoro chociaż tego masz, to ja biorę inny. Krewety też nie kusimy, tylko mnie tam zraził pomidor. I ja stwierdziłam, ale czemu? Ładnie, jest, fasola. Fasolka bardzo ładnie się prezentuje. Do tego są pierożki. Dim sum. Ale z czym? O, to jest właśnie wziąłem taki mix. Wziąłem taki mix, bo a ten sos to jest jaki? Sojowy? To jest chyba sojowy. Tak. A ten jest jakiś słodko. Czyli sweet chili albo coś takiego. Sweet chili. No, także bierzemy się za jedzenie. Smacznego. Smacznego. No moje wygląda pięknie. No bardzo ładnie. A smakuje pewnie jeszcze lepiej. Cebulka. No, ale twoje też niczego no, sobie bardzo Marzenko. Ładne. Marzenka próbuje pierożka. Tak, to jest chyba mięsny. A jak twój ramen? Co? Dobre? Podobno mój ramen nie jest ostry. Marzenka już miała okazję próbować. Marzenka mówi, że mój wywar jest pikantny, no to ja próbuję. No ja mam bardzo łagodny. No dla mnie jest pikantny, no dla ciebie... No powiem wam, że jest łagodny. A twoje danie jak, Michasia? Dobry. Michasia, co ci postawiła na zupełnie inną kuchnię. O. Także ja zajadam swój ramen, bardzo dobry. Do tego krewetki w panko, idealne połączenie. To żeby nie było jeszcze krewetka. Oj, nie chcę coś współpracować ze mną. Dobra. Obiad zjedzony, idziemy dalej, trochę wieje. Teraz słuchajcie, jest taki plan, że wracamy do hotelu. Jeszcze trochę tu się gdzieś pokręcimy po Gdańsku. Wracamy na chwilę do hotelu, tam się ogarniamy. No i potem idziemy na wieczorny spacer na molo wzdłuż plaży. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oby pogoda dopisała, bo jakieś chmury nadciągają. Jeszcze w tak ekskluzywnej kolejce nie mieliśmy okazji jechać, powiem wam. SKMK full wypas. Jak tu pachnie wokół, taką nowością. Nowością pachnie, fotele nowościowe, a śmieci stare, no ale dobra, nie gdzie ważne. Gdzie masz śmieci? A tam, ale nie ważne. To ludzie zostawili, nie? No jak natomiast to? Faktycznie bardzo fajnie, no. Powiem nowy jakiś że... skład ewidentnie, już wam tak pokazuję. Proszę bardzo, jaki ładny wagonik. Słońce już zaszło, a my wybieramy się teraz, słuchajcie, na molo. Kurteczki są założone, tak jak mówiliśmy, tak też zrobiliśmy. Wróciliśmy do hotelu na godzinkę. Ja w tym czasie zmontowałem tego daily vloga do momentu, który teraz widzicie. Także jest dobrze. Powiem szczerze, że ta moja metoda na te dłuższe wstawki, te pliki
jest idealnym rozwiązaniem. Marzenka, proszę też, piękna bluza różowa. Ale Marzenka się przebrała. Nie, ja tylko założyłam sobie, no tak, przebrałam się, bo byłam w kiecce, ale założyłam sobie spodnie, bluzę, tak jest wygodniej, bo idziemy jeszcze na molo, a tam już w ogóle będzie pizgało, nie? Będzie pizgało. Ale ma być pogoda od jutra, nie? Nie, no dzisiaj też była bardzo ładna pogoda. Słuchajcie, ale pokrypiło. Do Sopotu z Gdańska, no po prostu to duży leta niebo, niby ale popatrzę tam samą. A to już są chmury nocno-wieczorne, noc. Marzenko, tak na to mówimy, nocno-wieczorne. Także my się teraz, słuchajcie, wybieramy, zabieramy was oczywiście z sobą. Zobaczymy, co i jak będzie dzisiaj wyglądało, jeżeli chodzi o molo. Bo za pierwszym razem byliśmy bardzo późno, bo była która? 23, coś koło tego. Dzisiaj mam nadzieję, że będziemy trochę wcześniej, ale i tak jest godzina 20:59, więc jest nie za wcześnie, powiem wam. Doszliśmy już na molo, jak widać, a dokładnie na plac zdrojowy. I teraz, słuchajcie, nie idziemy jeszcze na molo. Idziemy się przejść w kierunku Brzeźna, ale taki kawalątek zaledwie. Nie mieliśmy tam okazji jeszcze być w tym roku, także trochę sobie tam pójdziemy, zawrócimy, taką pętelkę zrobimy, powiedzmy, no i potem idziemy na molo. Teraz, słuchajcie, specjalnie mierzyłem czas, ile nam zajęło przejście od hotelu aż do placu zdrojowego i całe 8 minut. Czyli wyjątkowo szybko. Jak się okazuje, nie jest to daleko. Jest ok. Ludzi. No dużo dzisiaj, nie? No tak, jest dużo ludzi i myślę, że to będzie przybywać, bo weekend nadchodzi, także będzie tego sporo. A weekend w Sopocie to zawsze pełny weekend. Tak. Także idziemy i na pewno się odezwiemy może z plaży. A mamy takie fajne miejsce. Widzisz, widzę latarnię. Byliśmy tam kiedyś, jak miała się jeszcze była mała i nawet dostała dyplom. Zdobywcy latarni, że coś takiego. A tu jest takie fajne miejsce. Pamiętacie tą plażę oświetloną? Aha, no. A tu jest chyba ta hotelowa. Nie, wcześniej jest coś takiego. Tak, i tu doszliśmy, słuchajcie, do miejsca, o którym wspominałem. To jest dosyć charakterystyczne. Nie wiem, czy to jest lewo. Tak, taki kamień, no. Tutaj taki kamień. I potem dopiero żeśmy o tej historii się dowiedzieli, bo chodzi o to, że jak znajdziecie taki kamień z jakimś napisem, czy jakiś taki kolorowy. Pomalowany, to bierzecie go ze sobą i zostawiacie go w innym miejscu. Także ten kamień, to jest taki kamień wędrowniczek. No, on wędruje, przemierza świat dzięki ludziom. A myśmy go jakaś taka idea jest, no. Nie wiem, na czym to dokładnie polega, o co chodzi, ale no. No, to jest taka plaża ładna. Przepiękna. Chociaż ja wam zauważyłem, że w tym roku wyjątkowo dużo się pojawiło właśnie takich miejsc, gdzie są parasole, leżaki do wynajęcia, jakieś takie plaże się robią. W Sopocie tego jest multum, tu kiedyś takiego czegoś nie było. Być może to są takie plaże organizowane przez jakieś, nie wiem, domy, a może jakieś hotele, które tu w pobliżu działają. Ale widzisz, jest ładna infrastruktura. Są prysznice, toalety, wszystko. Także idziemy teraz plażą? No, ale jeszcze tam pójdziemy chyba kawałeczek, nie? Czy już idziemy? Co to? Tutaj szła. No to tu idziemy. Myślę bardziej, że jutro mamy plan tutaj, żeby iść jeszcze dalej do molo w Brzeźnie, także... Ła, jaka huśtawka. Instagramowa. Mhm. No prawie, słuchajcie, instagramowa. Także teraz idziemy. Co, ciekawe, czy dzisiaj będą silnice i czy będzie śmierdziało, chociaż to powiem wam, tylko w Sopocie tak jest. I to głównie przy Grand Hotelu, największe skupisko silnic jest. To już jest po prostu norma. I to ewidentnie wynika z ukształtowania właśnie tego fragmentu chyba zatoki, bo tu powiem wam czyściutko. Popatrzcie, jak pięknie, jak czysto. Nic, kompletnie nie ma nic silnic w tej części, w tym rejonie. Tam widzimy w oddali na wprost molo Brzeźnie. Jutro tam prawdopodobnie będziemy, z dużym prawdopodobieństwem. Pójdziemy dalej, dojdziemy do portu w Gdańsku. Także taki jest plan na jutro. A teraz idziemy plażą z powrotem do molo. No i słuchajcie, ten piękny, no to już jest po zachodzie, ale pięknie to się prezentuje.
Nasz cel to molo w Sopocie. Idziemy dzisiaj wzdłuż plaży. Przepiękny wieczór, piękny spacer. Także spoko. 21:40. Będziemy może około 22:00. No to Marzenko, pytanie za 100 punktów. Ile zrobiliśmy dzisiaj kilometrów? No po Gdańsku mogliśmy sporo dzisiaj przejść. 15 dajesz, Marzenka? No dobra, niech jest, 13. 15, 14, 8. Wow, no to sporo. No tak, no jak mówiłam, wynik. To niby wiesz, chodzisz po mieście, ale tak naprawdę... Ale piękny wynik jest, powiem wam szczerze. No wynik jest super. Ja tylko także czekam na nawet jutro. Nawet bym się tego nie spodziewała. Ja czekam na jutro. No jutro będzie więcej. Czy 30 pęknie, czy nie? Zależy, jaka będzie pogoda też, nie? No tak. No, czy Marzenkę my... fala teraz nie obleje za chwilę, no bo... ja ci dam falę. Bo już milimetry ją dzielą. To wtedy jesteś, wiesz. Także dziękujemy wam za oglądanie, że byliście z nami cały dzisiejszy dzień. I widzimy się jutro, a jutro piątek. Sopocki weekendu początek. Dobrze. Na razie, pa. Do jutra, pa.